Teraz jeszcze na chwilę usiądźmy, bo będzie czas na składanie świadectw. Można tutaj teraz podejść do składania świadectw. Może jeszcze właśnie przed świadectwami zapytam, kto jest w ogóle pierwszy raz tutaj z nami, niech podniesie rękę. To jest pierwszy raz. Tutaj pierwszy raz, brawo. Tam z tyłu też jest gromadka tych, którzy są pierwszy raz, także cieszymy się, że jesteście na spotkaniu dla młodych. Więc jeszcze tylko dla tych, którzy już byli, to już ogólnie wiedzą, ale też dla tych wiadomo, którzy są pierwszy raz, no to właśnie teraz jest czas świadectw. Proszę, żeby osoby, które będą składać świadectwo na początku, zawsze się też przywitały, powiedziały skąd są, swoje imię. I świadectwo, żeby było tak jak zawsze, o to proszę. Nie za długie, nie za krótkie, nie za szczegółowe, nie za ogólne, także ogólne takie wskazówki, żeby prosić Pana, żeby Pana Jezusa, żeby to świadectwo było takie, żeby poruszyło innych. Wiadomo, żeby nie było skupieniem się też na sobie, ale uwielbieniem Boga za to, co uczynił, jak było kiedyś, jak jest teraz. I mówimy o spotkaniach naszych. Gdziekolwiek były te spotkania, czy ktoś może doświadczył też przez internet, przez nagrania, przez transmisję na żywo, to dobrze byłoby właśnie też o tym powiedzieć. Ale nie mówimy o innych miejscach, innych spotkaniach, bo wiadomo, że dobry Pan działa wszędzie, bo to właśnie też by przeszkadzało, gdybyśmy teraz mówili o wszystkim, o wszystkich sprawach, wszystkich miejscach. Na końcu właśnie dobrze jest też podziękować Bogu i Maryi i starajmy się słuchać, żeby w tym czasie teraz nie rozmawiać, nie przeszkadzać sobie. Tutaj też jest nasza siostra, która będzie w razie czego jeszcze potrzeby krótko weryfikować dane świadectwo i potem będzie można tutaj podejść do ambonki, powiedzieć kilka słów właśnie tego świadectwa. Tutaj widzę, że Damian bez weryfikacji od razu podchodzi. Powiedziała, że tak, tak? Dobrze. Grażynka powiedziała, to nie trzeba już żadnej weryfikacji po prostu. Ona ma takie poznanie. Miłość, miłosierdzie. Mam na imię Damian. Jestem w wspólnocie od 2017 roku. Mieszkam w Myszkowie, nieopodal. Chciałem dać świadectwo takie krótkie o tym, aby się przyznawać do Pana Jezusa w różnych sytuacjach w swoim życiu. Do końca nie wiedziałem, czy mam tu dzisiaj dać to świadectwo i sobie otworzyłem też cytat z Pisma Świętego. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Otóż byłem teraz na pielgrzymce pieszej z Szatochowy do Łagiewnik tygodniowej. No i na pielgrzymce oczywiście tam jest 100 osób, wszyscy się modlimy, idziemy. Człowiek ma właśnie cały czas w ręce różaniec, krzyż na szyi, czy różańce też różnego rodzaju. I po całej pielgrzymce, kiedy już wróciliśmy tutaj do Szatochowy, zabraliśmy bagaże po całym tygodniu. Wracałem do domu, byłem spragniony i to była już późna godzina i mówię, muszę się czegoś napić. I wchodząc do sklepu, ten różańce, który miałem, ten krzyż, schowałem sobie pod bluzkę. Tak? I dochodząc do lady, krzyż, który tu mam, nagle z hukiem wypadł na ziemię. Odpiął się ze sznurka, a raczej on się mocno trzyma. Nigdy mi nie wypada, jest przytwierdzony. I od razu już nie myślałem o tym piciu, które tu mam, tylko o tym, jak Pan Bóg mówi, że tak to się obwieszałeś jak ruski generał na tej pielgrzymce różańcami, krzyżami, a tu wszedłeś do sklepu, to się od razu mnie zawstydziłeś.
Tak, i Pan Jezus pokazał, że jest razem ze mną, żebym się go nie wstydził. I jako pokutę teraz będąc na urlopie w Medjugorje, w okolicach, zdecydowałem, że będę cały czas chodził z krzyżem na wierzchu i że byliśmy gdzieś w restauracjach, w sklepach, w jakichś miejscach turystycznych, nawet w Mostarze, gdzie jest mnóstwo muzułman, cały czas chodziliśmy z krzyżem na wierzchu. I to jest moja pokuta za to, że się Panie Ciebie zawstydziłem. Chwała Panu. Jeszcze zobaczcie, jak Pan Jezus tak z humorem podszedł do Damiana, że on się Damiana nie wstydzi. Przyznał się do Damiana Pan Jezus. Także Pan Jezus się przyznał do Damiana, naszego brata. No ale dobrze było, że tutaj Damian to odebrał właśnie jako też taką lekcję, że no właśnie, trzeba to Pana Jezusa się, czy trzeba, z miłości jak kochamy, no to wiadomo, że się do Niego przyznajemy, żeby tutaj zawsze, wszędzie, we wszystkich sytuacjach też. I skoro Pan Jezus o to prosi, oczekuje, to tym bardziej się przyznawać, więc to było takie fajne. Ale też właśnie uważajcie, bo tutaj wszyscy my uważajmy, żebyśmy czasami tak nie robili, bo potem Pan Jezus zrobi tak, że wszystko... Ja przy okazji może też powiem takie mini też świadectwo odnośnie tutaj właśnie przyznawania się, może też jako mnie, jako kapłana. Byłem z kilkoma osobami w takiej małej restauracji, żeby zjeść obiad. I specjalnie też, bo miałem wcześniej koszulę z koloratką i zdjąłem ją też tak, żeby mieć tylko taki polar, tak żeby nie wszyscy wiedzieli, że jestem księdzem. No i tak sobie siedzimy, rozmawiamy sobie i mówię, no nikt chyba tutaj nie rozpoznał, że jestem księdzem. I nagle jedna osoba, bo przychodzi do opłacenia, kto ma płacić za to wszystko, no i ten jeden z takich znajomych powiedział, była to przy kelnerce, przy innych osobach tam, które były trochę z boku, proszę księdza, to ja zapłacę. I zostałem ujawniony. Także tutaj Pan Jezus wszystko odkryje, wszystko pokaże. Teraz kolejne świadectwo. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Mam na imię Wiola. Przyjeżdżam z okolic Łomży. Przyjeżdżam od 4 lat. Przywiozłam dziś ze sobą córkę, siostrę i bratowo, co niezmiernie mnie to cieszy. Chciałabym się podzielić z wami tym, co ostatnio mnie spotkało. Oczywiście zapisałam, bo ja to mi się gubi wszystko. Ja to później zapominam, więc wolałam zapisać tym razem. Chciałam się podzielić z wami tym, co mnie spotkało. Tu na spotkaniach. Jakie cuda mnie spotkały za wstawiennictwem ojca Daniela. Jesienią tamtego roku, 15 października, na spotkaniu młodych ojciec Daniel miał poznanie. Czytaj słowa ewangeliczne, to, czego od was oczekuję, dla was dar mojego serca, słowo życia, pouczenia, słowo zbawienia, abyście wiedzieli, co macie czynić, abyście wiedzieli, co macie mówić, jak macie żyć. Poczułam przeogromną chęć, choć zajrzeć, bo w domu leżało Pismo Święte, kurzem pokryte. To był dar dla mnie, lekkiego czytania. W ciągu 5 miesięcy... Skończyłam czytać Pismo Święte. Co są wskazówki? 12 miesięcy czytanie Pisma Świętego, a tu w 5 miesięcy. Czytało mi się lekko, wręcz cały czas tęskniłam znów. Czytać godzinami, rozumiem, lubię, wręcz kocham słuchać. Tam są wskazówki dla nas. Tam jest całe życie oraz małżeństwo od początku do końca. Człowiek przychodzi na świat i z miłości do nas oddaje się nam w Eucharystii. Kolejna sytuacja. Zimą moja mama mocno chorowała. To były infekcje dróg górnych. Rodzinny zalecił oczywiście antybiotyk razy 4. Bez poprawy. Pojechała 5 raz, też dostała antybiotyk i wzięły, bo ataki astmy się dostały. Częstych, niewyleczalnych w krótkim czasie. Mama po 2 szczepieniach z lękiem, bo ją nastraszyli, zmusili. Zadzwoniłam do niej i poprosiłam, by tego kolejnego antybiotyku nie brała. Jak pojechałam, była na wziewach od astmy, strasznie dychszała.
starsza osoba, prawie 80 lat, tak krucha i w takim stanie, że aż serce mi się kroiło. Wzięłam bańki lecznicze, krzyż wspólnotowy, oliwę, wodę i sól egzorcyzmowaną. Tak mi Duch Święty podpowiedział. Dałam jej ucałować krzyż, pomodliłyśmy się, obsypałam łoże solą, zrobiłam krzyż na czole błogosławieństwa oraz nabiła się wody święconej. Przystawiłam jej bańki, modląc się w duchu. Mama wzięła 2 dni później oczywiście ten antybiotyk, ale już tego dnia była poprawa i nie ma już do tej pory ani astmy. Minęło po prostu za dotknięciem Pana Jezusa, który uleczył moją mamę, bo ja wiem, że to Jezus Chrystus. Chwała Panu, dzięki za to. Na spotkaniu marcowym tego roku ojciec Daniel też miał poznanie. Jest tu kobieta, która patrzy w lustro i uważa się za brzydko. Nie czyń tak, Bóg nie chce, byś tak mówiła i tak myślała. Jesteś piękna dla Niego. Przeproś i wyspowiadaj się i nie czyń tak więcej. Zastydziłam się, zaczerwieniłam, bo to było do mnie. O mnie. Skąd by to ojciec Daniel wiedział takie rzeczy, skoro ja nikomu o tym nie mówiłam? I nie czynię już od tamtej pory tak. Na kolejnym spotkaniu marcowym było poznanie. Przyjmij potomstwo. Panie, że ja mam już dzieci. No, jestem w 5. miesiącu ciąży. Duch Święty mnie wynagrodził za przeczytanie pisma. Córka w drodze. Boże Narodzeniowe dziecko będzie. Nasze 4. dziecko, jedno aniołek w niebie. Bóg zapłać, Panie Boże, za taką łaskę, błogosławieństwo. Chcę prosić ludzi, którzy kiedyś tutaj przyjeżdżali, by dalej przyjeżdżali i jeszcze przywozili bliskich i znajomych. Nie dajmy się zastraszyć, bo tu się dzieje samo dobro. A jak ktoś nie rozumie, to niech w ogóle się nie odzywa i krytyki bluźnierstwa schowa sobie głęboko w kieszeń, albo najlepiej niech przyjedzie i zobaczy, jak tu jest pięknie i cudownie, jak tu jest pełno miłości. Pragnę podziękować mężowi, który zawsze jest i mnie nigdy nie porzucił. Dziękuję dzieciom, że je mam i są. Dziękuję ludziom, których spotkałam po drodze, gdy tutaj zaczęłam przyjeżdżać, są mi wsparciem, przyjaciółmi, rodziną. Dziękuję wspólnocie, miłości, miłosierdzie za wszelką życzliwość, cierpliwość i miłość. Niech dobry Bóg dalej was prowadzi. Dziękuję ojcu księdzu Grzegorzowi. Pragnę podziękować mateczce, że mnie moją rodzinę prowadzi, gdyż ojciec Daniel polecił nas jej. Ojcze Daniele, dziękuję. Życzę 100 lat, z nami w zdrowiu, szczęściu i radości i dużo szczęścia z posługi kapłańskiej. Chwała Panu, Bóg zapłać. Także dziękujemy tutaj naszej drogiej siostrze za to właśnie, że powiedziała tak szczerze o wszystkich takich bożych dotykach jej serca. Nie jest łatwo dzielić się też właśnie takimi sprawami, które są bardzo takie osobiste, ale sądzę, że również to zostało wypowiedziane po to, żeby ich inne też kobiety umocnić, żeby też wiedziały, że Pan pragnie uzdrowić ich serce właśnie z takiego negatywnego myślenia o sobie, o swojej urodzie też, bo często tutaj też dużo jest takich zranień u kobiet, a Pan pragnie uleczyć serca i takie spojrzenie też na siebie i to właśnie, że kolejne dzieci też będą przychodziły na świat, że jest takie pragnienie potomstwa, większej rodziny. To też daje Pan Bóg takie pragnienie, kiedy jest to wszystko też świadomie przeżywane, świadomie chciane kolejne dzieci z Bogiem, właśnie w Bogu, z Bożym błogosławieństwem. Jest to, widać, że to też jest taki jeden z pięknych owoców spotkań, każdych spotkań katolickich, chrześcijańskich, ale też naszych spotkań właśnie w sercu Kościoła,
kiedy właśnie małżonkowie otwierają się na kolejne dzieci, albo Pan Bóg uzdrawia ich z niepłodności, że mają łaskę otrzymania dziecka, więc też się o to módlmy, bo niestety Polska jest krajem, który bardzo szybko wymiera i no i naprawdę może tak być, że za kilkanaście lat to będzie nas coraz mniej, jeszcze jest mniej i będzie jeszcze mniej, a Pan Bóg chce, żeby właśnie były chrześcijańskie rodziny wielkie, piękne, błogosławione, żeby wyrosły nowe pokolenia dzieci młodych, którzy będą żyli dla chwały Boga, będą też naszym narodem kierować, więc żeby nasz naród, nasza ojczyzna nie wpadła w ręce właśnie jakichś ludzi, którzy nas będą tylko wykorzystywać, okradać, sprzedawać, zdradzać, a je będą tacy chrześcijanie, takie pokolenie, ono będzie silne, ono będzie mocne. Więc teraz posłuchajmy jeszcze kolejnego świadectwa. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Na początek tylko powiem, że serce mi wali, jakbym była na jakimś castingu co najmniej. Z tym moim... nazywam się Izabela, przyjechałam do was z Katowic. W sumie pochodzę z Mysłowic. Razem z moim tatą, który tutaj jest dzisiaj pierwszy raz. Ja jestem drugi raz, razem z Adasiem przyjechaliśmy. Ale po tym pierwszym razie stwierdziłam, że muszę po prostu, tym bardziej, że ojciec Daniel ma dzisiaj urodziny, więc taka sytuacja też dla mnie znacząca. Jako dziecko wychowywałam się w domu, w którym się nie przelewało, brakowało pieniędzy. Chodziłam do szkoły podstawowej, która nie miała imienia, a jak nadawano imię, to bardzo dużo w niej występowałam i nadano imię Jana Pawła II. I Ojciec Święty odcisnął na mnie bardzo duże, ważną rolę w życiu po prostu. Jest moim autorytetem. Natomiast zanim była taka sytuacja, że była pielgrzymka do Watykanu. No i nie mieliśmy pieniędzy w domu, mi było przykro, że nie pojadę. No ale przyjechał redaktor Gościa Niedzielnego i były trzy nagrody. Dwie, o których wszyscy wiedzieli i trzecia taka incognito. I się okazało, że jedna osoba jedzie za wiedzę o Ojcu Świętym, druga za nagrodę plastyczną, a ja pojechałam za to, że śpiewałam. I ja bardzo byłam blisko Boga jako dziecko. Natomiast kiedy zaczęłam dorastać, to ta moja wiara totalnie zmieniła się o 180 stopni. I może dlatego mi tak serce wali, że przyznać się przed wami do tej słabości jest trudno. Ale to, co przeżyłam w Watykanie, widząc Ojca Świętego, tak jak panią, która siedzi tutaj, to w takiej odległości przejeżdżał obok mnie Ojciec Święty, ja miałam wtedy 10 lat. I miałam pójść po błogosławieństwo razem z moim kolegą, który jeździł na wózku i z jego tatą, ale nie byłam w stanie wstać. I przepłakałam całą audiencję. I w zasadzie jak już się pogubiłam i dorastałam w tym trudnym świecie i szukałam wartości na nowo, to przyjeżdżając tutaj nie wiedziałam, gdzie jadę. Po prostu mój przyjaciel Adam zabrał mnie tutaj do was i przeżyłam podobne duchowe oczyszczenie, kiedy ojciec Daniel niósł Jezusa i też przepłakałam praktycznie cały dzień. I myślę, że to oczyszcza i nie powinniśmy się wstydzić łez, a ten świat niestety czasami nas tak spycha w taką stronę, że no nieładnie. W każdym razie ja chciałam dzisiaj podziękować Ojcu Świętemu, bo przyśnił mi się, zanim tu przyjechaliśmy, i złożyć Ojcu Danielowi życzenia i zaśpiewać Barkę razem z wami. I podziękować za ten dar, bo nie uczyłam się nigdy tak naprawdę śpiewać, a dzisiaj zarabiam tym na życie. Nie chcę się chwalić, ale
chcę po prostu podziękować Górze i to jest pierwszy raz, kiedy tak świadomie to robię. Także mam nadzieję, że pomożecie. Kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo za to świadectwo i za ten śpiew, który nas zachęca do tego, żeby dalej powierzać się Chrystusowi i wypłynąć na głębie, aby właśnie kolejny połów Boży duchowy odbył się również w czasie tego spotkania.